Cześć ludzie, z tej strony Esu. Witam was w Mighty Magic 10 Legacy. I moi drodzy, cóż, ostatnio chciałem te ruiny tutaj przejść, ale niestety nie dałem rady. Szkoda, szkoda wielka, ponieważ spodziewałem się, że będzie prosto, nawet bardzo prosto, szczególnie, że to taka lokacja jest bardzo bliska początkowej lokacji, czyli Sorpigalowi. Ale okej, wracamy do Sorpigalu. Kiedy indziej przyjdziemy tam? Musimy chyba sporo podkoksić, bo tam są wygłodniałe gchule i widma, które paraliżują. Także koszmar. No i tyle. Idziemy do Sorpigalu. Dobra. Dobra. W Sorpigalu musimy się dostać... Czekajcie. Żarcie nie potrzebujemy, zaklęcia nie potrzebujemy, nic nie potrzebujemy. Tu mamy jedno zadanie. Szkolenie ekspert magii światła, to nie. Usługi, uzdrów, wskrzeszenie, odnowienie, plotki. Rosalie, plotki, nowy zarządca. Opowieść Rosalie, moja historia. I tu mamy zadanie, ostatnie życzenie. I się okazuje, słuchajcie, że ta laska... jest córką tego Montbarda, którego zabiliśmy, tego dziadka, co był sam i tak łatwo poszła z nim walka, więc powiedzieliśmy jej po prostu, że zabiliśmy jej tatusia. Czyta dziennik tatusia przez chwilę, wyraźnie wstrząśnięta. Nel, Rata, mówicie prawdę! Czy może to być przypadek? Wszystko pasuje. Czy naprawdę jestem córką Lorda Montbarda? I pomyślę, że zakończył żywot, nim zdążyłem zadać mu tak wiele pytań. O tak, ja się już o to postarałem. Potrzebuję czasu, aby to wszystko przetrawić. To jak kebaba. Też trzeba czasu. Muszę też odwiedzić krewnych Montbarda w księstwie Harta. I muszę wam podziękować i tak dalej, i tak dalej. No, to zrobiliśmy zadanie. Chyba jeden poziom. No, ona dostała poziom, fajnie. Na pewno tak. Na pewno przeznaczenie, na pewno jeden do witalności i dwa do mocy. Plus jeszcze, co my tu jej możemy dać? Umiejętności. Walkę mieczem ma już na arcymistrzu, oczywiście nie kupionym. Walkę łukiem by się przydało, unik też by się przydał. Unik, wytrzymało, średni pancerz, walka oburącz. Albo to, albo walka oburącz, albo unik. Myślę, że możemy równolegle, albo i nie. Już wbijmy ten unik jak najszybciej. Dobra. Czekajcie, ja muszę jeszcze tu szybko zobaczyć. Boże, ile my zadań mamy. Tu jest kartal. Tu jest kartal. Bestiariusz. Kartal. O, jeszcze kuźnia żywiołów. Jezu, nie pamiętam, jak się tam szło. No ale dobra, na pewno musimy iść do koniuszego. Konna przystań. Zaklęć nie musimy kupować, sprzedawać coś musimy? Nie, nic. Dobra, easy. Albo możemy konia kupić, w zasadzie będziemy mieli więcej tego. Jestem w ogóle ciekawy, jak to wygląda. Zapiszę, kupię tego konia za te 2000 i zobaczymy, jak to wygląda. Słuchajcie, wynajmij zwierzę juczne. Okej. Plotki, podróż. Wynajmij zwierzę. Brak wolnego okna najemnika. Aha, bo to zamiast typa. Okej. Rozumiem. Cholera. Nie, dobra, nie opłaca się. Nie opłaca się. Już wolę mieć tego typa, który pozwala nam mieć lepsze ceny i lepiej sprzedawać. No, no to do morskiej przystani, tak. Lecimy. Dobra. Jest noc. Gdzie jestem na Boga? Tutaj, okej. Okay. Żarcie mamy, kasę mamy. Nic kupować nie chcemy. Czekajcie, tutaj mamy tego strażnika. Wiecie, co tu jest to zadanie z tym Lordem Hartem, które pewnie kojarzycie? Wygląda to na to, że trzeba spytać strażnika ogólnie o ten, o to, gdzie jest Lord Hart, ale ten strażnik nic nie odpowiada nam, nic nam nie mówi, więc to jest ogólnie dziwne. Niestety. Proszę wybaczyć, pan wieczorem jest nieobecny, więc się dowiadujemy coś takiego. O, no i dopiero nam zaktualizowano, na serio? Jezus. Dobra, no to idziemy w takim razie jeszcze szybko tutaj, do tego typa.
Wróciliście. Plotki Świętej Inkwizycja. Nie, okej. I teraz powinien się uaktywnić ten strażnik. No właśnie, widzicie? Kurde, lipa straszna. Że trzeba było tam pójść. Ale mi się wydaje, że już się pytałem tego lokaja cholernego. Hart ma swoje powody. Rycerz? Tak. Kilka chwil temu miał bramę. Udał się do lasu. Więc aktywować mi zadanie, że się udał koleś do lasu. Wychodzimy i spróbujemy go znaleźć. Ja wiem, gdzie on jest w takiej jaskini, słuchajcie. Niebezpieczna jaskinia, aha, okej. Koło niebezpiecznej jaskini. Dobra, easy. To w takim razie teraz w prawo i w prawo jeszcze raz. Okej. Snufnąć czy nie snufnąć? Zapiszmy. Mam nadzieję, że przed nocą zdążę, słuchajcie. Dobra, mam nadzieję, że nie będzie również tego. Plus 10, 4 do wszystko. Że nie będzie tutaj jeszcze żadnych potworów. O, zbufowaliśmy się. Promotion quest dla tancerza. Okej. Dobra. Dobra, no więc Hart jest tutaj, słuchajcie. Drużyna czuje spływające błogosławieństwo. Zapiszmy. I tu jest Hart. As the raiders explored the forest of Yonchar, they overheard the sound of two voices talking deep within the woods. One man, one woman. Their tone was argumentative, yet tender. The raiders had found the secret meeting place of two star-crossed lovers. For the man was none other than Lord Hart, but the woman, with her pale skin and delicate... Ci, ale Danie, ktoś nadchodzi. Kładzie rękę na rękojeści miecza, gotowy wyciągnąć go z pochwy. Jasne. Miecza. Zobaczcie, na czym ich przykryliśmy. Już parę... Kogbloka mu zrobiłem, jakby w środku. Stań za mną, kochana. Jeśli to znowu inkwizytor mógłby... A, jesteście tymi poszukiwaczami. Co tu robicie, śledzicie mnie? Trafiliśmy tu przypadkiem. Jestem rycerzem światła, wiem, kiedy kłamiecie. To inkwizytor, prawda? Wynajął was. Jest jak wilkor, poczuł krew. Niech mroczne myśli nie zatruwają twego umysłu, kochany. To spotkanie nie jest zbiegiem okoliczności. Słyszę to w szeptach melasy. Dalej. Niech więc tak będzie. Zaufam swojemu instynktowi, ukochana, choć wątpię w twego smoka. What? No, poszukiwacze, co dalej? Doniesiecie na nas? Lirdian, to moja żona. A więc teraz znacie moją mroczną tajemnicę. Poślubiłem elfkę Starladu. Nie tego się spodziewaliście. Mam to w dupie, wiesz? Chyba nie jestem zbyt dobrym kłamcą. Lir próbowała pomóc mi odszukać kryjówkę bandytów. Jestem pewien, że ma swoją bazę gdzieś w tym lesie, ale nie udało mi się tego zrobić. Miłość między ludźmi i alfami. Nie okazujecie aż tak wielkiego zdziwienia. W czasach przed Imperium małżeństwa pomiędzy przedstawicielami różnych ras nie były rzadkością. Okej. Okay. Obudziłem smoka. Nic mnie nie obchodzi, co mogą myśleć inkwizytorzy tacy jak Him. Gdyby wiedział, że moją żoną jest elfka i to służka Malasy, prawdopodobnie spaliłby mnie na stosie. Wstecz. Kontynuuj. Kontynuuj. Hart. Poznałem Lir, gdy szukałem swojego pana Kierana Jelenia. What? Zawsze sądziłem, że mroczne elfy są sługami zła. Ale... Robią dobrze loda. Ale to Lir uratowała mi życie. Gdy odzyskałem przytomność, sądziłem, że zstąpił ku mnie anioł. Nigdy nie widziałem takiego pięknej dobroci. Okej. Okay. Byłem wtedy bardzo młody. Latami zalecałem się do niej. Nie było kapłana i ceremonii. Naszymi jedynymi świadkami były smoki. Obudziłem smoka, mówiłem. Wstecz, kontynuuj, kontynuuj, miłość, kontynuuj. No to nic tu nie ma chyba, no. Wyjście. Plotki, przeszłość. Sekret. Niedonoś, okej. I co z tym zadaniem? Eladan. W języku elfów El oznacza światło, a słowem Adan nazywamy ludzi. Świetlisty człowiek. Nazywam się Lirdan, elf w kuźni. Tak, elf w kuźni to jeden z moich braci. Okej, okay. Lirdan. Gdy znalazłem tego człowieka młodego, rozkami się utrzymującego się na nogach, próbującego odeprzeć watachę rozcieszczonych wilków, od razu zapomniałem o całej nienawiści międzyrasowej, itd., itd. No dobra, a co z zadaniem w takim razie na do cholery jasnej? Hart ma swoje powody. Zdecydujcie, co chcecie powiedzieć Himowi. Aha, rozumiem. To w takim razie wracamy do Hima i ja na tyle ich polubiłem, że nie będziemy ich wydawać. Aczkolwiek nie wiem, jaka jest nagroda, bo jeśli na przykład nagroda jest zajebista za wydanie ich, to muszę przemyśleć to. To chyba będę musiał tutaj zaprowadzić porządek w tych niechrześcijańskich związkach. No.
It's nothing. Dobra, to lecimy do ostoi. Idziemy do Inkwizytora, zobaczymy, jakie opcje dialogowe nam się uaktywnią. Dobrze, tyle kasy mamy, kurde. Bardzo dobrze. Wstaje nowy dzień! Oj. Dobra. Idziemy. Który najszybciej? Nie, pojebało. Żadnych shopsów. Dobra, żarcia też nie potrzebujemy. Koniuszego też nie potrzebujemy. To idziemy tędy. A może by coś kupić, kurde? Chociaż nie, w zasadzie w tym sklepie już nic nie ma. Dopiero w kartalu pewnie byłyby lepsze rzeczy. Zapiszmy. I teraz tak. Powiedz całą prawdę, mów prawdę głównie. O, wow. Mówicie, że Lord Hart zachował taką dyskrecję, bo chciał odnaleźć kryjówkę bandytów? Może myliłem się co do niego? Nagroda? Wspomniałem cokolwiek o jakiejś nagrodzie? Teraz precz z moich oczu, bo rozpocznę śledztwo w waszej sprawie. Okej. Okay. Godzina mocy. Aha, okej. Okay. Ktoś tu levelował. Ten levelował, spoko. No to witalność, przeznaczenie i moc. Moc 50, o kurde, ależ przywaliliśmy, słuchajcie. Ale przyjebaliśmy. Za przeproszeniem. I broń dwuręczna sobie wbijamy. Tutaj na maksa może, może. Dobra, lecimy. Czyli broń dwuręczna już jest. Dwuręczny master. Okej, okay. Lecimy do garnizonu, zobaczmy, czy to wyjdzie. Tylko nie pamiętam, gdzie był garnizon, słuchajcie. Ber, miejski garnizon, zajebiście. Bo to w garnizonie jest. Lecimy, lecimy. No, mistrzowski, nie, powinno wyjść, bo to jest chyba mistrz dopiero, więc chyba bez problemów. Gdzie on był, ten garnizon? Kurde, tutaj. Idziemy. I teraz tak. Szkolenie, mistrz broni dwuręcznej, trenuj szabal. Świetnie. Dwuręczny master. Wytrenowany. Został nam jeszcze tylko no ten miecz arcymistrz by się przydało faktycznie zrobić, kurde. Okej, okay, a ty co robisz? Szkolenie, ekspert tarczy, ekspert włóczni, ekspert średniej zbroi. O! Zoltan, fajnie. Średni pancerz ekspert, czyli jednak ma. O, zajebiście, to idziemy po ten. To idziemy po zbroję. O Boże, gdzie to było? Zbroję Gregora, no tak. Byłem pewien, słuchajcie, przez większość gry, że nie da się Zoltana wytrenować na eksperta w średniej, on po prostu będzie zawsze nowicjuszem. Ale jednak się da, więc bardzo, bardzo, bardzo... Bardzo duży plus. Zobaczmy, jakie zbroje. Ty masz, ziomku, coś, co daje ochronę przed zatruciem, czyli ogólnie gówno. I do tego jeszcze 14 wartość pancerza. No dobra, zapisane. Szkolenie, nie. Handel, okej. Okay. On ma te fajne zbroje, widzicie? 21, 20, 20, 20, 20, 20, 20, Jezu, ile zbroi. Wszystko ogólnie ma po 20. Najdroższa jest po 10 tysięcy prawie. No dobra, to teraz tak. Dla ciebie. Średni pancerz na poziomie mistrz. O, wow, wow. Spoko. Dobra. Ta daje dość dużą odporność na wszystko. O kurwa, jaka zajebista. Ale piękna. Dobra, tą manę kupimy. To ja już to wiem, że tą manę kupimy. A tu ochrona przed magicznym uśpieniem to też by się przydało. Ale mana nam się bardziej przyda. Do mocy niezbyt. Do mocy niezbyt. Jeju. No to albo manę, albo po prostu 100% ochrona przed magicznym uśpieniem, bo jeśli go uśpi coś, to będzie lipa. Ile to kosztuje? To kosztuje 7300. A many... Jezu, ile to było? Tutaj. A many kosztuje więcej. Jejku. Nie wiem, słuchajcie, wiecie, bo mana by nam się bardzo, bardzo, bardzo przydała. Ale z drugiej strony zbroja, która daje 100% ochronę przed magicznym uśpieniem na niego byłaby, kurde, piękna. Trudno, kupię tą. Może to był błąd, może nie. Dobra, a dla ciebie? To tylko 14 do mocy, nie. Dla ciebie coś, 100% ochrony przed zatruciem. No, to już lepiej. A dla ciebie 100% przed klątwami. Aha. No dobra. O, dobra, spróbujmy tak to zrobić. Może jeszcze coś kupić, kurde.
Delamany 9000, ja mam 202, kurde, trochę drogo. Nie będę tego kupował. Do maksymalnego poziomu many, a dla ciebie 100% ochrony przed klątwami. Kurde. Ochrona przed klątwami. Mana, odporność na magię ziemi. Mógłbym kupić, chociaż nie, ona nie może tego nałożyć. Dobra. A tutaj jeszcze ta... Aha, ja kuszę mam. Ojejku, tej kuszy jeszcze nie wbiłem. Shit. Fucking shit. Dobrze. Czekajcie, chwila. Nie, nie ma. No, tą kuszę by się przydało wbić. I tyle. Dobra, lecimy. Załatwiliśmy już tutaj wszystko w tym całym tym. W całej tej ostoi. Zostaje nam w tym momencie tak naprawdę stąd wyjść i zobaczyć, czy damy radę pójść, moi drodzy. A właśnie, a gdybyśmy teraz robili coś takiego, gdybym ja poszedł, skoro jest dzień, no to w takim razie Lord Hard będzie tutaj na miejscu. I co by się stało, gdybym ja poszedł? Może on mnie nauczy tego zajebistego miecza, czy tam broni dwuręcznej arcymistrza? Nie, miecza. Spróbujmy. Okej. Lord Hard, dawaj. Plotki. Nie, to. Spotkanie, dalej. Szkolenie arcymistrz miecza, widzicie? Morrigan wymaga awansu, nim osiągnie tę rangę, czyli wszystko jest jasne. Trzeba zrobić zadanie dla tancerki miecza, promocyjne. A chyba tego nie mamy. Nigdzie. Zobaczcie. Promocja na mistrza miecza. A, to może być to. Na mistrzów mieczy. Tak, to jest to. Czyli jak najszybciej musimy znaleźć ten święty Gejhalot. Gejhalot i zdobycie talas coś tam. No dobra. Fajnie, dobra, to wychodzimy stąd. Wychodzimy stąd. Miksturki. Miksturki niepotrzebne. Super. Miksturek mamy na szczęście dużo. Kurna no. Wyłazimy. Czyli Lord Hard prawdopodobnie gdybyśmy go wydali, to nie chciałby nas nauczyć, albo by po prostu zniknął z naszego nic nie wartego życia. A może zaginionym miastem powinienem pójść? Kurde. Wiem. Wiecie, co możemy spróbować jeszcze? Ja... W zasadzie nie jesteśmy aż tak silni jeszcze, zdecydowanie, ale jeśli pamiętacie tego takiego smoka, co wygląda jak wielka Manticora i jeszcze regeneruje 200 życia co turę, może byśmy go pokonali w zasadzie. Chociaż nie, on regeneruje, więc nic z tego nie będzie, ale możemy spróbować. Tylko gdzie on był? Niebezpieczna jaskinia. Tak. Spróbujmy. Plus... O! A gdyby tak... Właśnie, no. No. Gdyby tak właśnie tutaj pójść. F5. Pośpimy sobie. Palniemy sobie to. Buffa takiego. I spróbujemy teraz to zrobić tego sukinsyna, który się tak regeneruje. A właśnie, a gdyby rzucić, słuchajcie, to zaklęcie, które rozprasza wszystkie pozytywne efekty działając na wybranego przeciwnika. To może być super. Spróbujmy. Wow. Sorry, słuchajcie, zaraz wracam.